19. Ruszamy. Witajcie kochani, Fabryczna 19, ja się nazywam Roman Błaszczak, Radio Plus Gorzów, Telewizja Gorzów. Kolejny gość, a dzisiaj ze mną profesor Dariusz Rymar, Aleksander. Ile ty tych imion tam masz? Dwa tylko, Dariusz, Aleksander. No, ale jak ja mam mówić jako kolega? Bo ty masz jakąś taką zasadę, że jak ktoś lepiej zna, to tak albo tak. To ja nie wiem, panie profesorze, jak powinienem mówić. No możesz mówić per panie profesorze. O, per to panie profesorze. Zawsze miło. Ale jeśli wolisz po imieniu, to mam na imię Olek. Olek! O czym od dawna dobrze, wiesz. Dobrze. Nie, to ja będę jednak z powagą, bo profesor to profesor, tak? Wielu profesorów będę nie znam. Życzenia. No. Archiwum Państwowe, dyrektor Archiwum Państwowego. Panie profesorze, nie ma głupich pytań, tylko są złe odpowiedzi. Czym zajmuje się Archiwum Państwowe? Najogólniej można powiedzieć, jest skarbnicą pamięci, jest miejscem, w którym przechowuje się najcenniejsze archiwalia, w naszym wypadku związane z regionem gorzowskim, z przeszłością regionu gorzowskiego i które jakoś tam odzwierciedlają to, co działo się kiedyś i co służy naszym użytkownikom, naszym klientom do najczęściej badań historycznych, chociaż nie tylko, bo również czasami uda się poświadczyć na ich podstawie jakiś czas zatrudnienia w miejscu pracy. Z pustymi rękoma pan profesor nie przyszedł. Mamy tutaj co prawda tylko ksero. Ja tutaj pokażę, w telewizji będzie widać, a w radiu będzie słychać. Co to za dokument? A w zasadzie ksero dokumentu. No, oryginał jest strzeżony i nie nadawałby się tutaj, żeby go pokazywać. Dokument jest z 1479 roku, dokładnie z 29 stycznia, więc ma 545 lat. I jest to dokument, który... Z 29 stycznia? 5 stycznia. A, 5 stycznia. 25, także kilka dni temu była dokładnie 540... Ileś tam bardzo, ale okrągła rocznica, jak ten dokument powstał. I jest on świadem po bardzo mało znanym epizodzie zatargu pomiędzy mieszczanami Gorzowa, a klasztorem w Bledzewie. To znaczy nie Gorzowa, tylko Landsberga, rozumiem. Landsberga, wtedy jeszcze oczywiście niemieckiego Landsberga. I ten dokument, obecnie udało mi się namówić fajnych autorów do współpracy i ten dokument to będzie... To po łacinie jest, nie? No po łacinie. Będzie w tym roku przez nas wydany, a pretekstem do tego będzie 900-na rocznica utworzenia Biskupstwa Lubuskiego. Ten dokument ma również związek. A pan profesor coś po łacinie potrafi? No nie, uczyłem się łaciny, ale niestety nie podjąłbym się dzisiaj tłumaczenia. Tłumaczenie dokumentu wykonała pani profesor Elwira Buszewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego i nawet ona pisała mi, że tak strasznego, tak trudnego tekstu, tak zagmatwanego, to dawno nie czytała, więc... A jest znakomitym fachowcem, bo miałem okazję już z nią współpracować. No dobra, ale to co? Kłócili się i jak się ten spór skończył? A nie wiemy tego. Wszystkiego niestety z tego dokumentu nie wynika. To jest jeden dokument, który był z kilku w tej sprawie sporządzonych. Zachował się tylko ten jeden, więc coś udało się ustalić, ale ja nie będę mówił o szczegółach. Odsyłam do naszego wydawnictwa. Ono będzie w czerwcu dostępne, bo na czerwiec je szykujemy. No ale wyświetli to przywoła to i nie tylko samo zdarzenie, ale też trochę zapomnianych osób związanych z historią. A to jest najstarszy dokument, który macie w archiwum? Nie, nie. Mamy starszy, i to o wiele, z 1316 roku, zresztą kilka lat temu wydany również przez nas w takim pełnym brzmieniu, w tłumaczeniu. A tamten dokument czego dotyczy? A ten najstarszy dokument dotyczy opłaty, jaką miasto miało prawo pobierać. To przywilej dla miasta, taki podatkowy przywilej, który miasto miało prawo pobierać tą opłatę od każdego konia, który przechodzi tam. No, każde miasto, tak jest, do dzisiaj musi żyć z czegoś, a podatki są najczęstszym źródłem dochodu. Fabryczna 19, profesor u Błaszczaka jest, więc będzie bardzo intelektualnie, ale teraz krótka przerwa i zaraz wracamy.
19. Ruszamy. No i jesteśmy ponownie, Fabryczna 19, Rymar Błaszczak, Archiwum Państwowe. Panie profesorze, no mamy datę 30 stycznia. Data, która, no właśnie, z czym się profesorowi kojarzy? No to jest ważna data w dziejach Gorzowa. 30 stycznia 1945 roku Sowieci zajęli, Armia Czerwona zajęła miasto. No i właściwie to jest taki początek, chociaż wtedy jeszcze to nie było takie oczywiste. Jest to początek zmian, historycznej zmiany. Miasto przestało być tego dnia kontrolowane przez Niemców. Znalazło się pod sowiecką okupacją, no a jakiś czas później weszło w skład Polski. Jak te pierwsze dni właśnie wyglądały? Niewiele o tym wiemy, bo mało jest zachowanych źródeł. W ogóle nie mamy dokumentacji, nie jest ona znana. Jest w Moskwie, w moskiewskich archiwach tej dokumentacji powstałej przez, wytworzonej przez Armię Czerwoną. Wiemy tylko o tym z relacji niemieckich, a te są pełne informacji o przemocy, która powszechnie wówczas panowała w mieście, a więc dokonywanych na niemieckiej ludności napadach, gwałtach, rabunkach, podpaleniach miasta. Miasto w ciągu 2 tygodni w Śródmieście przestało praktycznie istnieć, podpalone, spalone przez Sowietów. Jak mocno miasto zostało nasze wtedy zniszczone? No szacuje się, że zniszczenia te substancji mieszkaniowej, mieszkalnej to około 30%. W Przemyśle to jest jeszcze więcej, bo on wprawdzie nie był takiemu niszczeniu poddany jak Śródmieście miasta, ale był za to demontowany, urządzenia, maszyny, wszystko w zakładach, zakładów przemysłowych było demontowane i wywożone do Związku Radzieckiego. Prezydent Henryk Maciej Woźniak tą datę troszeczkę odczarował, tak? Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię. Tak, ona była do 95 roku w zasadzie obchodzona jako, czy przed 95 rokiem, jako Dzień Wyzwolenia Gorzowa. No to nie bardzo miało to sens. Jakie, no bo, wyzwolenie? No nie? Właśnie, kto kogo, od czego wyzwalał? Niemcy, od Niemców. Więc to nie miało sensu i nadano wtedy temu inny sens. To jest dzisiaj dzień obchodzony jako Dzień Pamięci Pojednania, a więc obchodzony też wspólnie z niemieckimi, dawnymi niemieckimi mieszkańcami Gorzowa, kiedyś zorganizowanymi w takiej organizacji Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg. Ona nie istnieje, bo po prostu członkowie tej organizacji wymarli, po prostu przestała istnieć z tego powodu. Ale obchodzimy to też ze środowiskami dzisiaj, obchodzone jest ze środowiskami niemieckimi. Jak te relacje według ciebie dzisiaj wyglądają? Gorzowsko-niemieckie? No myślę, że są poprawne, że są dobre, że są od lat kultywowane. Ja przypomnę, że Gorzów był tutaj ewenementem, bo już od 70 roku zaczęła się taka współpraca między tymi dawnymi mieszkańcami, niemieckimi mieszkańcami miasta, a polskimi, jeszcze przed zawarciem traktatu granicznego z grudnia 70 roku. Wtedy przyjechał tutaj przewodniczący tej organizacji, Hans Beske, który był nastawiony na dialog i porozumienie z Polską, a wiedział doskonale, że jak chce akceptował to w pełni, że warunkiem tego porozumienia jest uznanie granicy polskiej, na zachodniej polskiej granicy niemieckiej wschodniej, i z tym przesłaniem tutaj przyjeżdżał wielokrotnie jeszcze za swojego życia. Co roku odbywają się te uroczystości w Gorzowie, Dzwon Pokoju, w tym roku też takie uroczystości będą. To chyba dobrze, bo idzie to chyba w takim kierunku, jak powinno iść, prawda? Ja myślę, że Niemcy przecież są naszym wielkim sąsiadem, są też naszym istotnym partnerem gospodarczym. Nie znikną Niemcy, nie zniknie Polska. Z sąsiadami warto żyć chyba w dobrych relacjach. Profesor Rymar jest u Błaszczaka. Robimy krótką przerwę i zaraz wracamy. Ruszamy.
Radio Plus Gorzów, Telewizja Gorzów, Fabryczna 19, Błaszcza, Grymar, Archiwum Państwowe. Drogi Olku, dlaczego ty tak tego Puszkina nie lubisz? To nie jest mój problem z Puszkinem, czy z jego poezją. Puszkin ma fantastyczną biografię. On, nie, mało kto wie, że on był w trzecim pokoleniu potomkiem afrykańskiego, czarnoskórego niewolnika, który trafił do Rosji i tam przypadł do gustu carowi Piotrowi I i ten go wyswobodził, uczynił szlachcicem. W Gorzowie mamy ulicę Puszkina. Wspaniała biografia. Tam jest przy tej ulicy. Natomiast Puszkin był znany, jest znany doskonale w polskiej literaturze jako autor też antypolskich wierszy. I uważam, że nie powinien jako taki, nie powinien mieć upamiętnień w Polsce. To nie znaczy, a są takie insynuacje wysunowane pod moim adresem, że nawołuje do palenia jakichś książek. Absolutnie nie. Jeśli ktoś chce czytać Puszkina, proszę bardzo, na bibliotecznych półkach jego książki mogą stać. Piękne wiersze pisał, tak wszyscy fachowcy od poezji mówią. I to jest w porządku. Natomiast czymś innym jest upamiętnianie jakiejś postaci w przestrzeni publicznej. Uważam, że jest to rodzaj przemocy. W tym wypadku jest to rodzaj przemocy symbolicznej. Ta ulica po wojnie nazywała się Ferdynanda Fosza, a w 1951 roku przemianowano ją na Puszkina właśnie. I to dlatego, że te okolice były zamieszkane w dużej części przez sowieckich oficerów. Ty jesteś w komisji takiej przy prezydencie do spraw nazewnictwa ulic, tak? Dobrze mówię? Nazewnictwa komunalnego, okay. Miejskiego. Mhm. No co by musiało się wydarzyć, żeby ulica Puszkina nie była ulicą Puszkina? Wystarczy do tego uchwała Rady Miasta. No to ty tego nie potrafisz załatwić. To ja mam ci pomagać, Olek? No nie jestem, nie siedzę w skórze radnych, nie steruję radnymi. No dobra, ale to jest ich suwerenna decyzja. Poza tym, że mówisz, że według ciebie taka ulica w Gorzowie nie powinna funkcjonować, czy cokolwiek zrobiłeś w tej sprawie jeszcze? Napisałem obszerny artykuł uzasadniający to, 30 parę stron. On się właśnie niedawno ukazał w takim wydanym... No ty myślisz, że radni będą 30 parę stron czytać. No Olek, no zlituj się. To jeżeli nie chcą 30 stron, to wystarczy wysłuchać może tego programu, jeżeli dla kogoś to wystarczające jest uzasadnienie, a takie szersze, pełne uzasadnienie, no właśnie, w tym wydawnictwie, którym w radiu nie widać, ale może w telewizji. Ale ja mam inteligentnych słuchaczy. Dziedzictwo tak, kulturowe regionu Pogranicza, to wydawcą jest Akademia imienia Jakuba z Paradyża, na której jestem profesorem nadzwyczajnym i ona wydała właśnie 10 tom tego wydawnictwa. A tutaj jest mój obszerny artykuł na ten temat. Mam nadzieję, że on przyczyni się do wzrostu świadomości w tej sprawie. Ja uważam, że wiesz co, że ta ulica powinna się nazywać ulica Błaszczaka na przykład. Celowo w tym artykule nie poruszam kwestii zmian, na jaką miałaby się zmienić ta nazwa, bo nie chcę tego wikłać w taki oto spór, że zależy mi na tym, żeby była tam czyjaś inna ulica. Nie, nie o to chodzi. To jest wtórna rzecz. Jak ją nazwiemy, można by na przykład mieszkańcom zaproponować, żeby mieli ile mieszkańców, tej... tyle opinii. Co nie wiesz, jak my Polacy potrafimy... Jest ważna, mówiłeś, szkoła, przecież ważna dla Gorzowa, więc może na przykład szkoła tutaj miałaby jakąś możliwość... ulica licealna na przykład. No pewnie byłaby to lepsza nazwa niż ta obecna. No na pewno. Nie chcę, żeby był Błaszczak, to chociaż... Nic tego nie powiedziałem. Dobrze. Tego nie powiedziałem, to jest rzecz do dyskusji jakby w drugim etapie. Na razie trzeba wywołać taką refleksję. Chciałbym, żeby taka refleksja była, żeby zastanowić się nad sensem dalszym istnienia tej ulicy w Gorzowie. Fabryczna 19, profesor Rymar jest ze mną. Krótka przerwa, ostatnia i szybko wracamy. Raz frytki, proszę. Fabryczna 19. Ruszamy. Jesteśmy ponownie, Fabryczna 19, Roman Błaszczak, profesor Rymar, Archiwów Państwowe. Drogi Olku,
O nazwie naszego miasta jeszcze chciałbym z tobą porozmawiać, bo jesteś w komitecie, któremu się Wielkopolski nie podoba. To teraz wiesz, ja będę adwokatem diabła i będę udawał, że mi się Wielkopolski podoba. A co wy tam miasto chcecie nam tu zmieniać? Tradycje! Przecież cały czas było Wielkopolskie, a teraz co? Nie ma być Wielkopolski? Zacznijmy może od tego, że w tym komitecie nie chodzi o zmianę nazwy, ale o powrót do pierwotnej. A przez ta nazwa Gorzów pojawiła się w okolicach roku 1915 w polskim tłumaczeniu. Wcześniej to po prostu był Landsberg. I przez 31 lat po prostu był to Gorzów. Jakich 31 lat? Bo ja nie zakumałem. No, od 15, tak? Od 1915 roku licząc. Do 45. Do 45. Mhm. I pierwsi pionierzy, którzy tu przyjechali z wielkopolskiego Wągrowca, przywieźli tę nazwę ze sobą i to miasto tak nazwali. I teraz dopiero ale później... Ale przepraszam, bo jeszcze tutaj przez moment byliśmy Koblogóra. No właśnie, nie chciałem o tym wątku mówić, bo on gmatwa sprawę, ale tak, oczywiście, masz rację. Właśnie przywieźli z Wielkopolanie tutaj ten Gorzów i zastali tutaj Kobylą Górę. I to było dla nich nie do przyjęcia. Bo pierwsi byli tu kolejarze, a kolejarze nazwali to miasto Kobylą Górą. No i ci... Ale co za pomysł? Jaka góra? Jaka kobyla? No wchodzimy w szczegóły historyczne. Były dwie nazwy tak naprawdę przed wojną już wymyślone dla niemieckiego Landsberga. We Lwowie wymyślony Gorzów, podkreślam to, we Lwowie, a więc na Kresach Wschodnich wymyślono Gorzów i w Poznaniu ksiądz Koziorowski, onomasta, wybitny uczony, który wymyślił dla naszej osady, dla Landsberga, wtedy niemieckiego, polski odpowiednik w postaci Kobylej Góry. A ponieważ on był w kontakcie z kolejarzami w 1945 roku, no to on jakby narzucił tę nazwę. Natomiast to było nie do przyjęcia dla polskich osadników z Wągrowca, dla Floriana Kroenke. Nazwa oczywiście taka trochę, powiedziałbym, ośmieszająca miasto. Mhm. No i oni przywrócili nadali temu miastu nazwę tą lwowskiego, z lwowskiej szkoły Gorzów. I to właściwie przez rok było, chociaż ewoluowało to w swoją stronę i miało tam i Gorzów nad Wartą się wyklarował w międzyczasie, ale dopiero 6 maja 1946 roku ukazało się rozporządzenie, w którym Gorzów jest wielkopolski. I to jest cała tradycja, o której powiedziałeś. No dobra, to już historycznie wiemy, ale dlaczego nie Wielkopolski? Jakie powody są dla ciebie takie najistotniejsze? Po pierwsze, dlatego, że nikt nie używa tej nazwy. Nikt z nas w codziennym języku nie mówi... Gorzów Wielkopolski! Może czasami... No. Ale przepraszam, Stal Gorzów jest, czy Stal Gorzów Wielkopolski jest? No, Stal Gorzów. No, a dlaczego nie Wielkopolski? Jest, mamy Radio Gorzów Wielkopolski? Nie mamy. Mamy Arenę Gorzów Wielkopolski? Nie, używamy po prostu Gorzowa jako wystarczającej zupełności części nazwy naszego miasta. To jest po pierwsze, nikt nie używa. Po drugie, uproszczenie. W różnych formularzach wpisuje się te 18 znaków. Czasami brakuje nawet na to miejsca. I czasy, w których żyjemy, dążą do jakiejś takiej lakoniczności, do upraszczania wszystkiego. Czechy kilka lat temu zmieniły swoją nazwę, oficjalną nazwę w języku angielskim, czy nie tyle zmieniły, co dopuściły drugą, krótszą, bo do tej pory to jest Czech Republic, a oni wprowadzili również równoległą angielską nazwę ich kraju jako Czechia. I to Czechia się dzisiaj, proszę zwrócić uwagę, upowszechniło w... Dużo bardziej na mapach jest wszędzie spotykane, bo tak jest prościej, bo tak łatwiej skojarzyć Czechy. Jaki będzie finał według ciebie? Już czasu nie ma. Trudno mi powiedzieć, będą, pan prezydent zarządził konsultacje i od mieszkańców zależy tak naprawdę los tej sprawy. Konsultacje to póki co to jakoś słabo idą. Mają być od 6 maja dopiero. Więc zobaczymy, jak one będą przebiegać. A czemu 6 maja? Tak zarządził pan prezydent. No panie prezydencie, pan to sobie tutaj normalnie, a jak pan nie będzie prezydentem, nie wygra pan wyborów?
wygra wyłciski wybory? Tego nie umiem powiedzieć. To jest kwestia wyborców. To nie twoje sprawy. Panie profesorze, było mi bardzo miło. Nisko się kłaniam z podziękowaniem za tą lekcję historyczną. No, do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do zobaczenia na Fabrycznej. Jak dostanę zaproszenie, na pewno nie odmówię. Dziękuję bardzo. Pa, kochani. Raz, Fabryczna 19. Ruszamy.